Dzień dobry. Witajcie w nowym roku. Słuchajcie, pogoda nie jest zimowa. Jednakże zapraszam Was na materiał dotyczący rzeczy, które sobie przygotowałem na spędzanie tego sezonu zimowego w hamaku. Zapraszam Was serdecznie. No okej. Mam nadzieję, że kac sylwestrowy powoli Wam mija i możecie na tego kaca puścić sobie materiał. Mój materiał o hamakowaniu zimą. Słuchajcie, ten materiał w zasadzie będzie głównie przeznaczony dla ludzi, którzy mają raczej mniejsze doświadczenie niż większe. Dlatego, że no... Powiedzmy, że wyjadacze leśnego obozowania, nocowania w lesie raczej wszelkie zasady, które powiem, znają, tak, i mają już podobierany sprzęt oraz sposób nocowania czy zimowania w lesie. Chodzi przede wszystkim o spanie oczywiście, bo ten materiał głównie będzie się skupiał na tematyce spania w lesie w hamaku. Jak Was informowałem w różnego rodzaju social mediach, to jestem zagorzałym fanem hamakowania i postanowiłem, że w tym roku pobiję zeszłoroczny rekord spania zimą temperaturowy. Pobiję go w hamaku. W zeszłym roku, o ile się nie mylę, to było minus 18 stopni. I nocowaliśmy w namiocie. Natomiast w tym roku zaparłem się, że będę spał w hamaku. Starałem się dobrać sprzęt. Nie w jakichś tam olbrzymich ilościach, ale starałem się dobrać sprzęt do spędzenia nocy przy, powiedzmy, minus 20-25 stopniach w hamaku. Niestety zima, jak widzicie, jeszcze nie daje mi tej możliwości. Natomiast stwierdziłem, że może komuś się przyda po prostu przedstawienie tego, co ja dobrałem do nocowania w lesie w hamaku, i może ktoś z tego po prostu skorzysta. O! Po kolei sprzęt, który zgromadziłem, nie jest go dużo, żeby nie było, że tam jakaś przesada. Niestety sprzęt do nocowania zimą w lesie, szczególnie dla tych mniej doświadczonych, czyli tych, którzy bardziej obawiają się o termikę, o w ogóle samego spania zimą, jest, powiedzmy, nie tani. Dlatego, że i śpiwór, i otul do hamaka to są rzeczy, które, powiedzmy, do temperatur, dostosowanie się do temperatur, powiedzmy, w rzędu minus 20, minus 25 stopni, no to już jest wydatek paru groszy.
Oczywiście starzy wyjadacze potrafią spać pod pałatką i pod kocem. Podziwiam, dlatego że ja nie potrafię. Ja również mam swoje obawy co do utrzymania termiki w nocy, gdy człowiek śpi. Dlatego starałem się dobrać sprzęt troszeczkę przewymiarowany w stosunku do temperatur, które mam zamiar zaliczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak gdyby samo nocowanie w hamaku sprawia pewien problem przy utrzymaniu termiki, o czym postaram się Wam opowiedzieć w trakcie prezentowania sprzętu. Od razu zachęcam Was oczywiście do odwiedzania naszych naszych social mediów. Fajnie by było, gdybyście też subskrybowali kanał i przy okazji subskrybowania kliknęli w ten dzwoneczek, który pojawia się obok guzika subskrypcji. To pozwoli Wam nie omijać kolejnych materiałów. Po prostu będziecie dostawali powiadomienia. O! Więc zapraszam Was do mojego plecaka i do zapoznania się ze sprzętem, który zabieram ze sobą do lasu na zimowe nocowanie. No dobra, rzeczy, które zabieram zimą ze sobą, zaczniemy od hamaka. Będzie to trochę wyglądało jak reklama Lesowika, ale to nie jest reklama Lesowika. Wszystkie rzeczy kupiłem od Lesowika. Będę miał żyłę do Ciebie, Rafał Długo, dlatego że nie chciałeś mi sprzedać heksy przed premierą. Łachu ty cmentarny, ale ponieważ po ostatnim naszym wypadzie, Rafał, jestem Ci w stanie to wybaczyć. Pozdrawiam Cię serdecznie, mam nadzieję, że już doszedłeś do siebie. O, dobra, zaczynamy od hamaka. Oczywiście hamak Duch, który jest ze mną już. Słuchajcie, no ten hamak już jest ze mną 2 sezony. Prawie 2 lata. Jak pewnie wiecie, nie jestem najlżejszy. Hamak, dokładne tam parametry omówimy później, jak to wszystko rozwieszę. Natomiast hamak wytrzymuje. Jedyne co zmieniłem, to są łupy slingsy, które zrobiłem sobie samemu. I też już dyndam na nich prawie 2 lata, bo zrobiłem je zaraz po tym, jak Marek zamieścił materiał, jak je zrobić. Więc też już mam je dość długo. Zamawiałem na liny statyczne, liny dynamiczne. Jest taka strona w internecie, możecie sobie tam gdzieś tam wygooglać. Zamówiłem sobie po prostu kawał liny. Lineczki, ale jak gdyby ona ma bardzo duży udźwig, więc zamówiłem sobie, zrobiłem sobie samemu. I to jest jedyna modyfikacja, którą wprowadziłem do hamaka. Oczywiście do hamaka mam tarpa. Ponieważ nie za bardzo lubię dźwigać, więc mam Ducha w wersji ultralight w kolorze crocodile. Jaki to ma związek z krokodylem, uwierzcie mi, że nie mam pojęcia, ale tak się nazywa, waży 450 gramów, chyba z tego co dobrze pamiętam, i również sprawdza mi się bardzo dobrze. Jest kilka fajnych rozwiązań w tym tarpie, o czym również Wam powiem, jak go rozłożymy. I to jest zestaw taki, który jak gdyby noszę ze sobą całym rokiem. Oczywiście całym rokiem też noszę samopompę. To jest samopompa, którą kupiłem w Decathlonie. To jest moja trzecia samopompa. Nie, druga samopompa. Wcześniej spałem, w zeszłym roku spałem na karimatach. W zimę spałem na dwóch, czyli na takiej zwykłej karimacie z Decathlonu oraz na takiej też z Decathlonu, tylko tej rzekomo odbijającej ciepło, czyli tej z taką folią aluminiową. W tym roku na wiosnę kupiłem jedną matę samopompującą z Decathlonu, ale bardzo szybko zrobiła mi się w niej dziura podczas zwijania najprawdopodobniej, bo zwijam na glebie, i musiałem wymienić. Zdecydowałem się na ciutkę lepszą tą matę samopompującą z Decathlonu. Też Wam powiem co i jak się rozbije.
jeżeli chodzi o matę, i to jest jak gdyby zestaw, który noszę ze sobą całym rokiem. Tu mam organizer Wisportu, który kupiłem na Kniejach, jak byłem. To znaczy, to jest cały zestaw organizerów, ten akurat mi bardzo odpowiada. W tym organizerze mam zestaw bielizny, którą noszę zimą, i chyba na ten temat to Wam teraz powiem. Słuchajcie, bo po letnim zlocie, czy inaczej, zaraz do tego dojdziemy. W zeszłym roku na zimowe nocowanie kupiłem sobie koszulkę Brubeka z Merinosa. I jestem z niej bardzo zadowolony, poza jedną rzeczą. Ta koszulka jest, znaczy może na zwykłego człowieka ona jest ok, ponieważ u mnie zagina krzywiznę mój taktyczny kałdun, to ta koszulka po prostu robi się na mnie ciutkę krótka. Natomiast niewątpliwie jest to bardzo ciepła koszulka i Brubeka, rozwiązanie tych ciuchów z Merinosa jest naprawdę, naprawdę ciepłe. Natomiast w tym roku też dostałem od producenta po letnim zlocie EDC i Bushcraft Polska, dostałem koszulkę, to jest koszulka produkcji takiej firmy, która się nazywa Hanna Style. Postaram się Wam wszystkie linki do tych produktów zamieścić pod spodem, co prawda, znaczy do tej koszulki Wam linku nie zamieszczę, dlatego że wczoraj szukałem i nie mogłem jej znaleźć, tak? Natomiast do firmy zamieszczę Wam linka w opisie, dlatego że to polska firma. Ta koszulka jest zrobiona z wełny z alpaki. Jej zaletą jest to, znaczy zaletą, wadą jest to, że ma strasznie długie rękawy, więc jak się w nią ubiorę, to fruwają mi rękawy, muszę je podciągać i one się tam marszczą sobie w jednym czy w dwóch miejscach. Natomiast sama koszulka jest ultra długa i nawet jak ja ją założę na siebie, to sięga mi ona prawie do połowy uda, co jest spoko, dlatego że w zimą można ją wkasać na przykład w kalefiksy czy w spodnie, jak się w niej chodzi. I to jest rozwiązanie, które bardzo lubię. Bardzo lubię tą koszulkę. Nie miałem jej okazji testować wcześniej, dlatego że po letnim zlocie, jak ją dostałem, nie było okazji, żeby tą koszulkę w ogóle testować w nocy, bo próba jej założenia przy temperaturze 10 stopni kończy się tym, że rozpuszczam się jak bałwan i koniec. Natomiast przy temperaturach takich już minus 5 stopni śpi się w niej bardzo, bardzo wygodnie i bardzo jest ciepła i bardzo szybko schnie. To znaczy, ja ją wczoraj uprałem, rozwieszałem gdzieś koło 11 wieczorem. Dzisiaj rano, jak zbierałem się o 8, to ona była już suchuteńka, więc chnie również bardzo szybko. Dosyć istotna sprawa to są skarpety na zmianę. To są skarpety wełniane. Również kupiłem je w Decathlonie. To są jakieś skarpety, które kupiłem na dziale chyba narciarskim, więc spokojnie można dostać za jakieś tam w miarę rozsądne pieniądze i warto mieć ze sobą skarpety na zmianę na wieczór. O czym też w ogóle o ciuchach na zmianie i o tym, jak warto się przygotowywać do samego spania, również powiem Wam troszeczkę później. Do tego mam taki zestaw, to jest tak, komin z Brubeka, na szyję oczywiście. I do tego mam Brubeka taką czapeczkę termiczną. Wygląda trochę jak czepek do pływania, ale się sprawdza. Bardzo fajne rozwiązanie i warto też zakładać to na zimę. Te dwie rzeczy. No i oczywiście z Merinosa, ale już marki Decathlon, mam kalefiksy, które też sprawdzają się w zimę do spania bardzo dobrze. I to jest taki zestaw bielizny, który zabieram ze sobą i jej nie zakładam. Zakładam ją dopiero do spania i wyjaśnię Wam troszeczkę później, dlaczego, co, po co i jak to działa. Ok. Dobra. Bieliznę sobie odłożymy na razie. To nie jest nam potrzebne. Słuchajcie, teraz tak, do uzupełnienia do spania zimą w hamaku kupiłem oczywiście od Lesowika. Miałem dylemat, dlatego że całym rokiem szukałem otula, który będzie troszeczkę jak kokon, czyli będzie zapinany od góry, znaczy zapinany na suwak, żeby zrobić taki kokon śpiwora jak gdyby w otulu. To moje myślenie, ono do pierwszej takiej nocki, w której skorzystałem z otula, było
według mnie prawidłowe, po czym okazało się bardzo, bardzo błędne po pierwszej nocce spędzanej w śpiworze z otulem, o czym też oczywiście Wam opowiem, jak będę opowiadał o przygotowaniu się do samej nocy. Wybrałem otul lesowika, miałem do wyboru, w zasadzie zostały mi dwa. Był do wyboru otul Karinki i był do wyboru otul lesowika. I wybrałem otul lesowika chyba z dwóch powodów. Przy Karinki bucha droższy trochę, a druga to sentyment do produktów lesowika, dlatego że jestem do tych produktów dość mocno przekonany. Wybrałem lesowika. Otul jest o tyle fajny, że gdyby jest sprężany dwukrotnie, czy powiedzmy, nie to, że dwukrotnie, ale zobaczcie, o, jak się go pakuje, wygląda, tak? O, po czym można go jeszcze tam pouciskać troszkę i zrobić z niego jeszcze mniejszy, przez co dosyć mało miejsca zajmuje. Chociaż no, trzeba mieć świadomość, że i tak troszkę miejsca zajmuje. Nie pamiętam wagi, sprawdzę, to Wam powiem, jak będziemy opisywali rzeczy już wiszące. No i oczywiście ostatnia rzecz, która towarzyszy mi w zimie, o Jezus Maria, jakie to ciężkie, to jest śpiwór. Oczywiście przesadzam trochę z tym ciężarem, niestety śpiwory zimowe muszą ważyć i tutaj nie unikniemy. Oczywiście można sobie kupić, nie wiem, pajaka na przykład, czy coś, śpiwory, które są lżejsze, z naturalnego puchu i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że ich cena również robi swoje. O! I tu nie mamy no co dyskutować, śpiwory ogólnie zimowe są drogie. Można sobie kupić z demobilu śpiwory na przykład, nie wiem, armii szwajcarskiej, z tym, że one nie do końca mają podane, albo nie do końca podają ich temperatury, spania i tak dalej, i tak dalej. Ja w zeszłym roku spałem w takim śpiworze, który kosztował mnie na Army Weldzie, nie pamiętam, około 300 zł chyba. Spałem przy minus 18 stopniach. Nie zmarzłem, ale czy też odczuwałem jakiś komfort, to nie mogę powiedzieć, dlatego że w nocy używałem podgrzewaczy chemicznych, takich też z Decathlona, tak naprawdę się wkłada do butów, natomiast ja je po prostu zgniotłem. Jeden przyłożyłem z tyłu, tutaj w okolice wątroby, nerek, a drugi przyłożyłem sobie na klatce piersiowej, żeby troszeczkę się dogrzać. W tym roku zdecydowałem się na troszeczkę bardziej sprawdzone rozwiązanie i kupiłem, to jest Carinthia Defense 6. Carinthia Defense 6, czyli śpiwór, który temperaturę komfortową ma przy do minus 20 stopni. Natomiast ekstremum to jest minus 30, chyba 5 stopni. I ciężko mi jeszcze w tym momencie się wypowiedzieć na temat temperatury komfortowej i temperatury ekstremum, dlatego że jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić. Spałem w tym śpiworze przy temperaturze jakichś minus 5, minus 7, którą udało mi się w tym roku zaliczyć i no nie mogę powiedzieć, no było mi ciepło po prostu. No. Natomiast żebym się przegrzał, też nie powiem, więc to też jest taka ciekawostka, którą będę obserwował sobie w tą zimę. Było mi ciepło, był bardzo wygodny i jeszcze ma jedną zaletę, to znaczy wśród wielu śpiworów Carinthia po prostu robi takie śpiwory, w który w rozmiarze L mieszczę się ja, a mały nie jestem, więc jak gdyby jest to śpiwór, który dla mnie jest po prostu komfortowy. W lato używam, to jest Carinthia Explorer. I bardzo odpowiada mi to, że ma zamek na środku. Dla mnie jest to dosyć wygodne rozwiązanie, szczególnie do spania w hamaku. I Defense 6 również ma zamek na środku, co też jest rozwiązaniem bardzo, bardzo wygodnym. I również jak gdyby przy wyborze śpiwora również to no, był jeden z parametrów, na których mi zależało, czyli zamek będący na środku, a nie z boku. O! Dobra, słuchajcie, to teraz tak, ja Was zapraszam na kilka przebitek. A ja rozwieszam i wracamy do materiału na rozwieszonym zestawie. Hej! We'll be right back.
Okej, słuchajcie, rozłożyłem z racji wygody nagrywania. Tarp jest powieszony tylko na jedną stronę. Normalnie, standardowo oczywiście rozbijam go na dwie strony. Jak jest zima, staram się go rozbijać niżej i bliżej ziemi. Oczywiście, no to jakby naturalne, żeby ograniczyć przepływ powietrza, który mógłby przechodzić pod samym tarpem. I teraz zacznijmy sobie od hamaka. Hamak, słuchajcie, tak jak wam powiedziałem, służy mi dzielnie 2 lata z drobną modyfikacją, czyli upis linksami, które widzicie, czy widzieliście, nie wiem jak to będę montował, które zostały zrobione przeze mnie. Reszta niemodyfikowana w żaden sposób. Hamak ma 3 metry długości, 1,50 m szerokości i według zapewnień lesownika powinien wytrzymać 250 kg. Wytrzymuje moje kilo, więc jak gdyby nie ma żadnego problemu. Jedynym mankamentem, który jest w zestawie, który ja posiadam, czyli hamaka i tarpa, jest to, że i jeden, i drugi ma długość 3 metrów. Co w związku z tym? Ano w związku z tym, słuchajcie, podczas kiedy pada śnieg, czy na przykład pada deszcz, to potrafi zacinać pod tarpa i po prostu namięka hamak, stąd jak gdyby moje oczekiwanie z niecierpliwością na tarpa typu Hex, dlatego że jego długość, jak gdyby kwadratu, długość jest 3-metrowa, natomiast te wyciągnięte rogi właśnie mają zapobiegać tym różnym przypadkom podwiewania śniegu czy zacinania deszczu na hamak. O, jeżeli chodzi o wygodę hamaka, jak zapewne zauważyliście, korzystam z maty samopompującej i korzystam z niej zawsze. Czy jest to lato, czy jest to zima, nie jest to podyktowane walorami termicznymi, chociaż w zimę oczywiście jak najbardziej ma to bardzo duże znaczenie. Natomiast jest to podyktowane walorami wygody, to znaczy bardzo lubię spać w hamaku jako w czymś, co podpiera mnie jak gdyby na całej długości ciała i zdecydowanie można się super zrelaksować, ale z racji wagi oczywiście, prawdopodobnie też z racji tego, w jaki sposób lubię ułożyć się w hamaku, a lubię tą pozycję tak zwanego banana, nie za specjalnie lubię, jak boki hamaka opinają mnie z boku, czyli na ramionach głównie, i z tego powodu jest mata, która ogranicza trochę to opinanie boczne hamaka. O, mata się sprawdza też już praktycznie cały sezon, to znaczy, jak zauważyliście, mata ma 2 zaworki. Jeden to jest jak gdyby do napełnienia maty, drugi do wyciśnięcia z maty powietrza, natomiast niestety potrafią się w nocy te zaworki wskutek jakichś tam ruchów potrafią się delikatnie odpiąć i czasami nad ranem jest tak, że ta mata jest wypompowana. Kolejną rzeczą jest to, że w zimę szczególnie albo w ogóle w niskich temperaturach należy pamiętać o tym, że ta mata się nie do końca sama napełnia, trzeba ją troszeczkę dodmuchać i w momencie, kiedy ją dodmuchujecie ją ciepłym powietrzem z płuc, to powietrze w macie się schładza i zmniejsza swoją objętość na tyle, że jest to zauważalne, więc warto tą matę napełnić, odczekać trochę, aż ona się schłodzi i potem ją jeszcze raz troszkę dopełnić ze względu wygody, tak? Dobrze, dalej słuchajcie, dalej jest otul. Otul, tak jak wam pokazywałem, od lesownika. Otul, dość istotna rzecz z punktu widzenia termicznego. To znaczy, sytuacja jest taka, że w momencie, kiedy kładziecie się w hamaku, cała ta powierzchnia hamaka, która do was przylega, nieważne w jakim śpicie śpiworze, czy śpicie na macie, czy nie śpicie na macie, staje się mostkiem termicznym. To jest dość istotna sprawa, szczególnie właśnie zimą.
dlatego że jak wiadomo, w śpiworze śpiwór musi być tak zwany rozprężony, tak? W momencie, kiedy się układacie, wyciskacie to rozprężenie, czyli ściskacie ścianki śpiwora do hamaka, śpiwór nie spełnia w 100% swojej roli, a można by rzec, że raczej znikomo spełnia swoją rolę w tym miejscu, gdzie dociskacie go ciałem. O, dlatego otul do hamaka jest o tyle potrzebny, że stanowi dodatkową izolację właśnie w tym miejscu, gdzie swoją wydajność termiczną traci śpiwór. To znaczy nie pozwala po pierwsze na wasze podwiewanie, a po drugie nie pozwala na wydostawanie się poprzez ten dociśnięty mostek termiczny na wydostawanie ciepła. Zwrócić należy jedną uwagę, za co oczywiście dziękuję Romanowi oraz Relsowikowi, bo jak wiadomo, mężczyźni mają upodobanie do czytania wszelkiego rodzaju instrukcji. Otul ma dwie strony. Jedna strona jest gładka, nie szyta, druga jest przepikowana, żeby nie przesuwała się warstwa ta termiczna. Ta warstwa termiczna, która jest zrobiona z ClimaShield, to się tak nazywa. Według Lesowika jest to najwydajniejsza w tym momencie ocieplina. To jest ClimaShield 4.0 bodajże. I trzeba zwrócić uwagę na to, żeby tą podpinkę, czy tego otula, montować w taki sposób, żeby szwy były od wewnętrznej strony, czyli nie od spodu, tylko od strony hamaka. Jest to związane również właśnie z tworzeniem się mostka termicznego. O, do tego wszystkiego nie powiedziałem wam jeszcze jedno, jeszcze jednej rzeczy. Oczywiście tak, hamak waży 330 gramów, tarp waży 450 gramów. W tarpie mamy zastosowane 9 punktów mocowania. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć, 11, przepraszam. 11 punktów mocowania, z czego w 6 punktach mamy takie coś w rodzaju samonapinacza, no może nie samonapinacza, takiej końcówki, pętelki, która, dzięki której łatwo jest naciągnąć linkę i ona pozostaje naciągnięta, i to jest super rozwiązanie, dlatego że pozwala po pierwsze bardzo szybko rozłożyć tarpa, po drugie jest bardzo pewne, już spałem pod tym tarpem przy dosyć dużym wietrze i naprawdę jeżeli się go przytwierdzi do podłoża dobrym śledziem, albo się go wystruga, albo ja używam od jakiegoś tam czasu takich aluminiowych z Decathlonu, taniochy były jak barszcze i sprawdzają mi się zajebiście, to ten tarp naprawdę będzie się trzymał i nie będzie, czy będzie furgotał, no bo jest lekki, tak, no to jest jak gdyby naturalna kolej rzeczy, ale nie będzie się luzował i no nie będzie się rozpinał, tak. O, jak widzicie, tarp w tym momencie jak gdyby ma dwie warstwy i z tyłu świeci słońce, dosyć mocno przebija przez ten tarp, natomiast no jak wiadomo, jeżeli chodzi o walory ochrony przed deszczem, śniegiem, wiatrem, to nie ma aż takiego znaczenia. Oczywiście tarp jest w miejscach, gdzie są po pierwsze te uchwyty do naciągania, jest dosyć mocno wzmocniony, oraz te dodatkowe pętelki, które są po 70 cm od rogów, są również dodatkowo wzmocnione. Na górze jest jeszcze jedna pętelka, jeżeli byśmy chcieli nad tarpem powiesić linkę prowadzącą i przez tą jedną pętelkę sobie tą linkę poprowadzić, to tam również jest pętelka, którą można wykorzystać. Nie mam niestety danych dotyczących wagi otula. Mam nadzieję, że tam Rafał gdzieś przykomentuje, ile otul waży, bo nie ważyłem. Otula nie jest ciężki. I według opisu na stronie Lesowika zapewnia komfort od minus 7 do 10 do plus 10 stopni. Szczerze mówiąc, nie za bardzo kumam, o co chodzi z tym komfortem od minus 7 do plus 10 stopni, natomiast jakby też mam nadzieję, że Rafał gdzieś tutaj się wypowie na ten temat, o co chodzi generalnie z tym komfortem, dlatego że nie bardzo sobie wyobrażam spanie w hamaku w otulu bez śpiwora. No ale mogę się mylić gdyby. Dobrze, i oczywiście śpiwór. Mój śpiwór, czyli Carinthia Defense 6. Wypełniona jest wypełnieniem, które się nazywa G-Loft, czyli jest to sztuczny, no coś w rodzaju sztucznego pierza, które się bardzo dobrze rozpręża i jest dosyć mocno odporne na wilgoć.
To znaczy zachowuje swoje właściwości pomimo wilgoci. O, co jest dość istotne, dlatego że podczas spania w minusowych temperaturach tej wilgoci w śpiworze zbiera się dość dużo. Do tego przejdziemy zaraz, będziemy rozmawiali również o bieliźnie. Słuchajcie, w śpiworze zastosowane są również coś w rodzaju kołnierza wewnętrznego, który zapinamy sobie pod szyją i on stanowi jednocześnie barierę pomiędzy powietrzem, które otacza nas tutaj od strony dziury w kominie, tak, i tym powietrzem, które jest niżej w śpiworze. Oczywiście śpiwór ma zamek dwustronny, co ma swój sens, jeżeli chodzi właśnie o wymianę wentylacyjną. To znaczy w momencie, kiedy w śpiworze jest nam za ciepło, wówczas możemy sobie otworzyć ten zamek trochę u dołu i spowodować przepływ powietrza, który odbierze część zarówno ciepła, jak i część wilgoci, która się zbiera. A uwierzcie mi, ja w tym śpiworze ten śpiwór mam niedługo. No ja go kupiłem jakby przygotowując się do tego sezonu zimowego i tak naprawdę nocowałem w nim kilka razy, ale najniższą temperaturę, którą zaliczyłem, tak jak Wam wspominałem, jest chyba minus 7 stopni w nocy i naprawdę przy tej temperaturze zbiera się dość dużo wilgoci. To znaczy wstając rano jest odczuwalna dosyć mocno, wręcz taka delikatnie mokra powierzchnia w środku, co nie wpływa dobrze na termikę, więc trzeba nauczyć się tego, w jaki sposób radzić sobie z tą wentylacją, w jaki sposób ustawić sobie właśnie zamki, w jaki sposób zacisnąć ten kołnierz, który jest tutaj pod szyją, tak żeby ta wentylacja była odpowiednia. Dlaczego wilgoć jest zła przy spaniu? No to jak gdyby myślę, że jest dość oczywista sprawa dla wielu. Po prostu w momencie, kiedy mamy wilgotny śpiwór czy wilgotną bieliznę, to nasza termika jest mocno zaburzona, to znaczy oddajemy dużo więcej ciepła, tak, i warstwa izolacyjna, którą stanowi na przykład bielizna termoaktywna, jest nieskuteczna, dlatego że ta przestrzeń, która gdyby między włóknami, która powoduje tą aktywność termiczną, po prostu się skleja i bielizna przestaje być aktywna. I tu przechodzimy też do dosyć istotnej sprawy, którą jest właśnie sama bielizna. Po pierwsze, słuchajcie, to zupełnie dla niedoświadczonych. Ja wiem, że to jak gdyby może zabrzmieć dość tak przerażająco, tak? To znaczy, przed pójściem spać, po pierwsze się przebieramy, co przy minus 20 stopniach nie jest rzeczą zbytnio komfortową, ale jednakowoż bardzo, bardzo potrzebną. Druga sprawa jest taka, że nie pakujemy się do śpiwora i do hamaka z otulem, nie pakujemy się w opakowaniu. To znaczy, nie pakujemy się w polarach, spodniach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli jest nam zimno i mamy śpiwór, który nam nie wystarcza termicznie, oczywiście bielizna polarowa do bielizny termoaktywnej dodatkowo jest dość dobrą rzeczą. Taką bieliznę możecie kupić sobie na przykład właśnie w Decathlonie. Natomiast, czy to są cienkie polary, czy cienkie polarowe kalesony. Natomiast nie pakujemy się w tym, w czym na przykład spędzaliśmy wieczór cały, dlatego że w zimie tej wilgoci pod ubraniem zbieramy dość dużo i pakując się w opakowaniu tak naprawdę nie zyskujemy absolutnie nic, tylko i wyłącznie tracimy ciepło. To znaczy, po pierwsze wydzielamy bardzo dużo tej wilgoci, którą zebraliśmy, to jest jedna rzecz, a po drugie nasze po prostu ubranie nie jest termicznie wydajne. Dlatego bardzo polecam Wam, idąc na nockę do lasu, szczególnie przy ujemnych temperaturach, mieć ze sobą komplet bielizny zapasowej, komplet skarpet, co najmniej jednych, a czasami nawet dwóch czy trzech, bo zdarza się, że zapocimy nogi i w butach nam jest zimno i zaczynamy narzekać, o, że jest nam zimno w butach i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że tak naprawdę to marsz, ruch czy cokolwiek spowodowało, że zawilgotniały nam skarpety, spociły nam się nogi, a potem jest nam po prostu zimno tylko i wyłącznie z tego powodu, że po prostu mamy wilgotne skarpetki, więc warto mieć na zmianę co najmniej jedną parę. Ja noszę dwie, zazwyczaj jest to jedna para do zmiany w nocy przy takim zwykłym obozowaniu i druga para jest tylko i wyłącznie do spania skarpet wełnianych. Tych, które Wam pokazałem, to są skarpety narciarskie, też kupione w Decathlonie, wcale nie za jakieś duże pieniądze. Koszty.
bo to dość istotna sprawa, dlatego że obozowanie zimą to nie jest obozowanie latem. Obozowanie latem jest obozowaniem, które można jak gdyby bardzo, bardzo tanio ogarnąć, to znaczy tak naprawdę śpiąc na glebie pod kawałkiem planeki, zabierając ze sobą nawet koc, tak? Możemy to zorganizować sobie bardzo, bardzo tanio. Natomiast obozowanie zimą jak gdyby wymaga przede wszystkim zabezpieczenia się, tak? I jednym z tych zabezpieczeń, no to znaczy głównym z tych zabezpieczeń tak naprawdę jest zadbanie o własną termikę. Zadbanie o własną termikę niestety kosztuje, tak? Kupienie dobrego śpiwora. Załóżmy nocowanie tylko i wyłącznie na glebie, tak? To znaczy posiadanie jakiejś plandeki, tak? I nocowanie na glebie tak naprawdę wymaga w moim pojęciu, tak? Dwóch rzeczy, tak? Czyli przede wszystkim w miarę dobrego śpiwora, gdzie ceny tak naprawdę no, zaczynają się od 300, tak? Pi razy oko, jeżeli tam z demobilu będziecie chcieli kupić jakiś dobry śpiwór. Dobry śpiwór, taki już naprawdę dobry śpiwór, to jest wydatek w granicach 600-700 zł i dalej już macie, możecie kupić nowe śpiwory, gdzie ceny tak naprawdę oscylują w granicach tam od 900 zł w górę. I to są śpiwory zimowe dosyć dobre. Jeżeli nocujecie na glebie, to zdecydowanie polecanym elementem, który warto mieć ze sobą, jest worek goreteksowy. Tak? Do spania jest to wyposażenie, które pozwoli Wam odizolować się od wilgoci, czy od części zimna, które dociera z zewnątrz, tak? Czy na przykład od podłoża, a jednocześnie stanowi barierę jak gdyby w stosunku do ciepła, które mogłoby się wydobywać ze środka. Jednocześnie jest to materiał oddychający, więc przynajmniej przez pewien okres czasu, dlatego że to też nie jest tak, że Gore-Tex będzie spełniał swoje zadanie bez końca, ale przez pewien okres czasu będzie tą wilgoć upuszczał ze środka, zapewniając swego rodzaju oddychalność. Jeżeli chodzi o nocowanie w hamaku, to zdecydowanie otul jest taką rzeczą, którą warto mieć. To znaczy, znam ludzi, pozdrawiam Krzyśka Kajuta, którego podziwiam za sposób, w jaki nocował rok temu na zimowym zlocie EDC i Bushcraft Polska w hamaku, ale jak gdyby otul jest taką rzeczą dość polecaną i w zasadzie taką główną barierą, która będzie chroniła nas od przewiewania i utraty ciepła od spodu, czyli od tego miejsca, gdzie właśnie tworzymy mostek termiczny. Drugą rzeczą oczywiście nadal pozostaje dobry śpiwór, już bez worka, bo tutaj wydaje mi się, że byłoby to przerostem formy nad treścią. Natomiast dobry śpiwór jak najbardziej, umiejętność zapewnienia w tym śpiworze wentylacji, dosyć istotna sprawa i rzecz, którą ja praktycznie świadomie, nieświadomie, popełniłbym błąd, czyli próba stworzenia z otula dodatkowego śpiwora, czyli takiego zamykanego od góry po całości. To też jest błąd, dlatego że to też stanowi barierę oddychalności i wymiany wilgoci w zimę i tak naprawdę prawdopodobnie zamknięcie się w otulu od góry oraz w śpiworze w środku tego kokonu spowodowałoby znaczne zwiększenie wilgotności, przez co wydaje mi się, że spowodowałoby znaczny spadek wydajności energetycznej. O! I to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje teorie dotyczące spania w lesie. Nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o... Znaczy, wielu rzeczach pewnie nie powiedziałem, bo wielu rzeczach pewnie zapomniałem. Natomiast... Wróć, rozmawialiśmy o cenach. Tak, rozmawialiśmy o cenie śpiwora. Cena otula to jest w granicach 450 zł. Kupienie otula nowego. Widziałem otule z demobilu Carinthii, ale dosyć ciężko je dostać. Także to też jest dosyć duża kwota, tak? Razem ze śpiworem, nawet dosyć dobrym z demobilu, już mamy 1000 zł, tak? Pozostałe elementy, worek goreteksowy można namierzyć od tam 100 kilkudziesięciu złotych do w zasadzie kilkuset złotych, jeżeli chcecie spać na glebie. Pozostałe to jest karimata, która jest dość tania, i plandeka, która też nie jest jakimś wielkim kosztem. Oczywiście tarp to również jest koszt niemały.
dlatego że tarp w ultralajcie, jak patrzyłem, 440 zł około. Hamak to jest około 240 zł, czyli mamy kolejny koszt, z tym, że jak gdyby to jest zestaw, który się używa całorocznie i ten koszt rozkłada się, powiedzmy, na nocowanie całosezonowe. O. Jeszcze jedna rzecz, nie pamiętam, ile kosztowała karimata, ale wydaje mi się, że około tam 100-kilkudziesięciu złotych. Więc to też nie jest jakiś tam mały koszt, ale to akurat jest dosyć mocno wygodne rozwiązanie. Karimatę zwykłą można kupić dużo, dużo taniej. No i oczywiście trzeba być zwolennikiem nocowania w hamaku, żeby ten zestaw sobie gromadzić, dlatego że wiem, że bardzo, bardzo dużo ludzi buduje sobie łóżka drewniane, czy jest zwolennikiem spania na glebie. Ja nie jestem, po prostu niewygodnie. Jestem wygodnicki, jeżeli chodzi o nocowanie w lesie. O! I to chyba jest całość tego, co chciałem Wam powiedzieć, tak? Pamiętajcie, że nocowanie przy temperaturach rzędu minus tam 20 stopni to nie jest coś strasznego, ale też trzeba się do tego odpowiednio przygotowywać. Wszystkich tych, którzy są niedoświadczeni, boją się nocować przy takich temperaturach, czy mają obawy przed własną wytrzymałością. Muszę Wam powiedzieć, że ja jakby przeżywałem dokładnie te same dylematy, natomiast zaliczenie pierwszych takich niskich temperatur, najpierw minus 5, potem minus 10, no mówię, graniczna była tam w okolicach minus 17, minus 18 stopni, którą ja zaliczałem, którą mi się udało zaliczyć, to są temperatury, które jak już się to przetrwa, to tak naprawdę człowiek czeka na temperatury jeszcze niższe i jeszcze niższe, dlatego że przynajmniej u mnie jest coś takiego, co sprawia, że chciałbym przełamywać własne bariery. I między innymi nocowanie zimą jest taką barierą, którą lubię przełamywać, bo daje mi to bardzo, bardzo dużo satysfakcji później, że zaliczyłem, nie wiem, minus 20, czy potem minus 25 stopni. To jest coś, co daje bardzo, bardzo dużą frajdę, przynajmniej w mojej opinii. O. Nie bójcie się nocować zimą, natomiast jeżeli macie obawy co do własnej wytrzymałości, zarówno termicznej, jak i psychicznej, bo wydaje mi się, że bardzo duże znaczenie ma tutaj odporność psychiczna, to starajcie się rozbijać w taki sposób, żebyście w razie czego, kiedy uznacie, że nie dacie rady, mogli łatwo się ewakuować. To jest prosta sprawa, tak? Czyli jeżeli wyjeżdżacie gdzieś samochodem, to nie rozbijajcie się daleko od samochodu, żebyście mogli wrócić bez jakiegoś większego problemu, tak? I nie próbujcie też przełamywać własnych barier na siłę, bo to też tak naprawdę niczym dobrym się nie kończy. Przełamujcie je po kolei i jeżeli nie jesteście w stanie jakiejś bariery przełamać, to na pewno zrezygnowanie nie przyniesie ujmy, natomiast przyniesie Wam lekcję, gdzie nie dopełniliście przygotowania i pozwoli Wam to uzupełnić. To jest taka prosta sprawa, tak? To znaczy, tu chodzi o to głównie o tych ludzi, którzy chcą gdzieś tam łamać te swoje bariery, tak? I oczywiście skończyła się bateria. Dobrze, słuchajcie, ponieważ jest 1 stycznia, życzę Wam szczęśliwego nowego roku, szczęśliwego całego 2019 roku, żeby Wasza kolekcja szpeju się powiększała, żebyście byli coraz bardziej świadomymi edecowiczami, żeby Wasze wypady outdoorowe, leśne, górskie, kurcze, no, żeby wszystko Wam się powodziło, tak, żebyście ten rok spędzili w swoim hobby z jeszcze większymi sukcesami, jeszcze większym zadowoleniem jak 2018 rok. I do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się.
Dobra, było po życzeniach, ale kurczę, jeszcze jak już składałem sprzęt, napisał do mnie Rafał Wellesowi, że napisałem się do niego, że mówię, słuchaj, będę nagrywał taki materiał, tam jest kupa twoich rzeczy, a może byśmy coś dla widzów zorganizowali, więc będzie kodzik rabatowy, który gdzieś tam Rafał wygeneruje, to wam wstawię wszystko w opisie pod filmem. Więc dla wszystkich, którzy chcieliby się dozbroić w sprzęt lesowika, to pod filmem znajdziecie tam szczegóły dotyczące jakiegoś tam rabatu. I dzięki Rafał za wsparcie. Pozdrawiam cię serdecznie, na razie.